Barwnym korowodem do Metfarmy w Nowej Wsi Rzecznej mieszkańcy Starogardu Gdańskiego rozpoczęli pierwszy kociewski piknik dla hospicjum. O potrzebie budowy hospicjum w Starogardzie Gdańskim mówiło się od lat. Ja wcześniej mówiłam o tym, że jak marzy jeden człowiek, to jest to ciągle marzenie. Jeżeli marzy wielu, to jest to początek czegoś dobrego. My ciągle w Starogardzie mówiliśmy o hospicjum. Mówiliśmy wtedy o hospicjum samorządowym, budowanym, finansowanym przez miasto. I raptem jesień ubiegłego roku Medfarma, właściciele, przychodzą z propozycją, bo jest konkurs w Narodowym Funduszu, bo są środki, bo oni chcą z tym ruszyć. No więc co nam zostaje? Nie konkurować, a współpracować. I dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj i życzymy sobie wszyscy, żeby to było, powstało i wyszło z tych pięknie zaznaczonych, kwiecistych tutaj zarysów fundamentów. Starogardzkie hospicjum powstanie na bazie działającego w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Medfarma oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej. Jakby dostosowanie też struktury Medfarmy do tego, żeby sprawnie świadczyć usługi hospicyjne dla pacjentów w potrzebie, jest absolutnie jakby pierwszoplanową potrzebą, którą widzimy. Natomiast ponieważ Medfarma specjalizuje się w rehabilitacji, to rozważamy różne opcje dotyczące tego, aby uruchomić albo powiększyć aktualnie istniejący oddział rehabilitacyjny, tak ażeby świadczyć usługi rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej dla pacjentów z terenu Kociewia. W trakcie pikniku uczestnicy symbolicznymi papierowymi kwiatami wyznaczyli fundamenty przyszłego hospicjum. Zamierzamy łopatę wbić gdzieś na jesień, może nawet wcześniej, czyli pod koniec lata. No to jest, to wszystko jest zależne jest od tego, jak uda się zebrać fundusze i jak wyjdą nasze biznesplany po prostu w tym zakresie. Najważniejszym punktem programu pierwszego kociewskiego pikniku dla hospicjum było podpisanie listów intencyjnych. Deklarację współpracy z Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Medfarma podpisali prezydent Starogardu Janusz Stankowiak, Magdalena Forc-Herek, która reprezentowała wójta gminy Stanisława Połoma oraz Dorota Dorał i Małgorzata Grzecznowska ze Stowarzyszenia Można Inaczej. Idea budowy hospicjum w Starogardzie Gdańskim powstała ponad rok temu. Zawiązała się grupa robocza właśnie do budowy hospicjum w Starogardzie. Cieszę się, że na swojej drodze spotkaliśmy taką firmę jak Medfarma, która chce wziąć na siebie ciężar budowy tego hospicjum, budowy tego obiektu i utrzymania go, co jest rzeczą niezwykle trudną. My obiecujemy jako samorząd, jako grupy wsparcia, które tutaj dzisiaj się deklarowały, że będziemy pomagać w tym dziele, bo to dzieło niezwykle ważne i potrzebne nie tylko mieszkańcom Starogardu, ale całego naszego regionu. Pierwszy kociewski piknik dla hospicjum był uwieńczeniem wielu akcji. Przez cały kwiecień ponad 130 wolontariuszy kwestowało na rzecz chorych hospicyjnie. Do akcji włączyły się przedszkola, szkoły, stowarzyszenie Można Inaczej i podopieczni MOPS-u. Łącznie zebrali ponad 15 tysięcy złotych. W minioną niedzielę odbywało się finał, właściwie takie centrum zbiórki publicznej, która została zgłoszona do ministerstwa. I w tej zbiórce, w samą niedzielę, zaangażowanych było 132 wolontariuszy, czego efekt dzisiaj usłyszeliśmy. Kwota, która padła, to jest efekt ich pracy, ale też efekt również naszych mieszkańców, mieszkańców powiatu. Którzy chcą, którzy nie patrzą na to komu, ale patrzą na to, że jest drugi człowiek, który tego potrzebuje. Można więcej, razem można więcej, razem można piękniej. Dziękuję wszystkim za to, że możemy również tutaj być. Swoje serca dla akcji otworzyli też pracownicy zakładów farmaceutycznych Polpharma SA, którzy zebrali na pomoc dla chorych 1400 zł. Zgodnie z obietnicą, drugie tyle dodał sam zakład Polpharma. A ponieważ mamy energię, mamy siłę, żeby też współdziałać na rzecz tego dzieła hospicyjnego, to też nie mogło nas tutaj nie być. Ja jeszcze stale współpracuję z Polpharmą, jestem seniorem, jestem pracującym seniorem. Mam wspaniałych przyjaciół, kolegów i koleżanki spośród seniorów Polpharmy.
No i wśród nas zrodziła się taka idea, żeby to stoisko charytatywne, które z okazji każdego dnia otwartego u nas na terenie firmy Polpharma, żeby takie stoisko było, wspieraliśmy dotąd różne inne podmioty, a w tym roku zdecydowaliśmy wesprzeć hospicjum, to dzieło hospicyjne w Starogardzie. Starogardzką ideę hospicyjną poparli wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy Adam Nowak oraz starogardzianie. Brązowa medalistka olimpijska w pięcioboju Oktawia Nowacka, kickbokser Rafał Nguyen-Van oraz wokalistka Ania Szarmach. Cała czwórka zgodziła się zostać ambasadorami starogardzkiego hospicjum. Przede wszystkim każda pomoc niesiona drugiemu człowiekowi to jest absolutnie wspaniała sprawa i to, że jestem ze Starogardu, że w sumie to hospicjum mieści się bardzo niedaleko mojej rodziny, to miało wpływ, ale mniejszy. Natomiast najbardziej, co mnie przekonuje i co mnie właściwie nawet nie musiało pchnąć ku temu, że się zdecydowałam zostać ambasadorem, bo się zdecydowałam właściwie od razu, to, że jeżeli mogę swoim udziałem jakkolwiek dostarczyć radość drugiemu człowiekowi, a nie tylko poprzez śpiewanie koncertów, ale poprzez bycie, no to jest dla mnie po pierwsze też wyzwanie, no bo jeżeli mogę coś zrobić dla drugiego, to chyba jest zaliczane do rzeczy szlachetnych i takich, którym mogę być przykładem po prostu dla innych ludzi. Piknikowi towarzyszyło wiele atrakcji. Na scenie wystąpili uczniowie szkoły podstawowej numer 8. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Wybrano też najpiękniejszy kapelusz własnoręcznie zrobiony. Cała akcja odbyła się pod hasłem Kociewiacy dla hospicjum.